Można coś tam poprzydarksolić potem. Aha. Chuj z tym routingiem sobie, nie wiem, pokminie w trakcie, I guess. Ami, nie oszukujmy się. To nie powinien być żaden problem, biorąc pod uwagę, że mamy całe 3 NG na zgadnięcie wszystkiego. A to nie jest tak, że one się napisują jakoś. Odświeżą sobie speedruny Mariana w ogóle. Jedenki? Tak. Nie kurwa, dwa lost levels. Okej, okay, czekam. Cześć samuraju. Siemano. Z niewyjaśnionego powodu bawi mnie to, że Maja ma 76 mana i 47 HP. Obce w końcu przyszedł na czas. Excuse me? Znaczy... Jemu o jego chodziło, Samurajowi o siebie chodziło. Okej, okay. Przez ten myślałem, że o mnie chodzi. Zwłaszcza, że dzisiaj wystartowałem praktycznie równo o godzinie. Tam ostatnio byliśmy poza tym, że był klub Zodiac i musieliśmy tutaj znaleźć kogoś, kto bardzo intensywnie został wciągnięty siłą. Ostatnio parowaliśmy malenie. O tym się nie mówi. To dlatego Sejk ma ciągle temu odpłonę. Właśnie też się zastanawiałem, co ty nesowego grasz tak właściwie. Nie, no dajesz, przejdź los levelsy. Nie. Fajnie będzie. Nie. Ja się dobrze bawiłem. Nie. Widowie mogą potwierdzić, prawda Sebastianie? Cześć Sebastianie. Cześć Sebastianie i nie. Słuchaj, jest tyle dobrych gier, które jeszcze na ciebie czekają. X7, los levels. Dobra, chodźmy zobaczyć, co tam się dzieje. Kwadraciki same się nie pouzupełniają. O Boże, kwadraciki mi się nie uzupełniają? Czy ja z tej strony przyszedłem? Chyba nie. Nie, no pewnie myślę. Pewnie masz tu mapę po prostu jakoś? Nie byłeś tu ostatnio? Byłem tu ostatnio, tylko... Okej, okay, czyli wyszedłem ewidentnie. Co potwierdzić? Co mieliśmy potwierdzić? Że Lost Levels grało ci się absolutnie okropnie. Nie, że jest to bardzo dobra gra i się w nią dobrze grało. To mieliśmy potwierdzić. Simuje weapon only. No i w większości kiedy powiedziałbym, że się da i to w miarę rozsądnie. O, to już mamy encounter actually. To wiele wyjaśnia. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w wielu Mega Manach ostatniego Wailego się dużo łatwiej bije jakąś się bronią, albo nawet trzeba. Tak. Mamy dokładnie same demony, które wcześniej widzieliśmy. To oznacza tylko jedno. Let's go auto! Nie miałem okazji tego wspomnieć, jak bywałem na streamach, ale ten battle film absolutnie slappage. Fantastyczny jest, bardzo go lubię. Wiesz co jest najgorsze? No. Zawsze im brakuje takiej opcji, żeby wrzucić turbo na emulatorze, które zostawia audio niesturbowane, że tak to ujmę. Ano. Dlatego bardzo się cieszę, że na przykład takie testy mają wbudowany turbo, które tylko przyspiesza animacje wszystkie. Ostatnio zrobiłem X8 Weapon Only. Ej, to brzmi jak granie z Zerem, z Declave'em. Cześć Sylwia. O, żadnej gry nie przejdziesz Weapon Only, bo nie zaczynasz z bronią, chuj, dur. Mega Man 8. Nie zaczynasz z piłką. Nie musisz strzelać chyba Busterem. A nie jestem pewien, czy nie. Nie, żadnego minibossa chyba przed piłką, nie wiem. Nie. Masz. Ja powiem tak, ja nie chcę pamiętać, że 8 istnieje, nie lubię tej gry. Nawet nie chodzi o to, że nie umiem w nią grać, po prostu nie przepadam za nią, jest taka strasznie ociężała dla mnie. Cześć Bricky. Hello. Mmk. Kwadraciki, halo kolego. No właśnie, wiesz, to przez to, że ta lokacja jest taka pokręcona i rozbudowana, się dostałem w kursie najpierw zbierać kwadraciki. W ogóle gdzieś czytałem sobie trochę o Personie jakieś takie dobre rady na początek. Zbieraj karty, bo niektóre Persony koło 30 poziomu wymagają 250 kart, żeby wezwać takie Ajajaj, co? Trochę dużo. Kurwa, są BDJ.
Brzmi jak ten magnetite tylko na odwrót, że nie, że potrzebujesz go, żeby trzymać domy, tylko żeby je przywołać. Nie, słuchaj, masz świetną metodę. Nie potrzebuję żadnych nowych person. Wystarczą mi moje początkowe. Kopium. Nie, znaczy podejrzewam, że na jakiś czas mi wystarczy. Nie wiem, czy kojarzysz, jak działa cokolwiek w tej grze. Moją odpowiedzią będzie nie. Full cardy w tym wypadku wiem, że było napisane, ale jeżeli też nie, czy wiem, jak działa cokolwiek, to też ci powiem, że niekoniecznie. Szukania findów, ty... Excuse me? Czy rozumiem, że mam 1 na 256 szans na to, że trafi full carda i da mi on jakąś fajną nagrodę w zamian? A przez fajną nagrodę mam na myśli śmierć. Jest najgorsze jest to, że wiesz, ja patrzę na to, że te demony mi zadają dosłownie po jeden i nie widzę innego sensu niż autować te walki. No. Bo to jest takie, po co? Po co? Pewnie tak jest. Znaczy domyślam się, że to z czasem się zmieni, tak? No, Gamka Atlusa. Nie wiem, póki co to jest chyba nawet pierwsza z gier Atlusowych, w której kiedykolwiek grałem. A co ja decyzję, jak je ogrywałem, to z początku bardzo mocno się tyrały. Nocturne na hardzie początek. O, możesz umrzeć podczas tutorialu. Piękny to jest początek, ja go nie zapomnę nigdy. Nie wiem, na ile to jest kwestia tego, że teć się regeneruje ten... Regenerują ci się HP-ki mana, jak chodzisz. Na ile to wpływa na to, że jest to rzeczywiście łatwo. No ale z drugiej strony, jeżeli ja po prostu obrywam po jeden, mając te 80 HP, no to come on. Niby tak. Z drugiej strony, na przykład, jeżeli mana ci się odnawia, to też jest duża rzecz, bo możesz bardziej beztrosko używać speli, jak już ich będziesz używał, bo... Znaczy na automacji się spele używają i no, to... umiejętności. To też może wpływać, bo gdybyś, powiedzmy, gdyby ci się tak mana nie odnawiała, to musiałbyś nią bardziej gospodarować, to sprawiałoby, że używałbyś mniej many, więcej ataków i może miałbyś większe problemy ze starciami, a to no... Możliwe. Z drugiej strony, wiesz co, widziałem już encountery, które były niewrażliwe zupełnie na któryś typ fizycznych obrażeń, więc możliwe, że dlatego też tak to robi. Koszty magii zależą tylko i wyłącznie od tego, jaką masz personę. Czy nie masz na myśli, że zależą też od tego, jakie spele rzucasz? Nie wiem, że wyższe tierowe spele kosztują więcej many czy coś? Jak na damage jakieś wczesne personę ci... Nie? Okej, rozumiem. Znaczy, nie wiem, czy chcę to rozumieć, ale chyba rozumiem. Okej, jak już ktoś chce ze mną porozmawiać. Jakiś skill rzucasz, żeby nie nic nie zmienia. To ja właśnie przeczytałem. Wydałem aktualizację modyfikacji. Powodzenia, Bricky, w robieniu rzeczy. Dobrych, fajnych rzeczy. Jaki skill rzucasz, absolutnie nic nie zmienia. To jest dosyć interesujące. W sensie chcesz mi powiedzieć, że mogę rzucać każdy skill ma jednolity mana cost w zależności od tego, jaką masz personę? Mogę rzucać Megidolon zatrzymany? Nice, ciekawy deal. Szkoła to sala tortur. Każdy to potwierdzi. Dobra, jak już gadamy, to możemy pogadać. Każdy person ma swoje koszt rzucenia i wszystko nie kosztuje to samo. Wow, okej, to jest w sumie dosyć ciekawy punkt rozpatrywania, jaką personę założyć na dane okoliczności, bo możesz po prostu chcieć, nie wiem, konserwować manę. A ja to mi przypomina, że jeszcze jedna... Była jeszcze rada, którą czytałem na zasadzie ogarnij sobie jakiś poradnik co do person. Na zasadzie jak się gada z jakąś personą. Bo po prostu jest za dużo kombinacji, żeby się tego wyuczyć. Tatsuya Suo. Kompatybilność postaci, o Boże. Ile mechanizmów? Dużo. Social link, a w sumie to jest... pewnego rodzaju kompatybilność z Arcano, jakby nie patrzeć. Okej, czyli z nimi już nie mogę gadać, bo nie są w stanie mi odpowiedzieć. Podoba mi się, że połączenie Iger plus Skell daje mi serduszko. Z jakiegoś przeklętego powodu. Czy to już podpada pod BDSM, albo coś? No, może ich zastraszasz po prostu. Ale to raczej nie powinno być serduszko, tylko jakaś ikonka, nie wiem, przerażonej twarzy albo coś. Syndrom sztokholmski?
Nie jestem pewien, czy chciałem o tym myśleć. Jakby nie chcę torturować moich demonów. Pixie. Ciekawy w sumie ten, ciekawy sprite. Ale tutaj, w sensie rozumiem, że to... Tutaj generalnie wszystkie sprite'y są takie póki co nietypowe. Mhm. Daj mi informację. Okej, okay, czyli... O, świetnie, wyleczyła mnie. O, nice. O nie, wyleczyła mnie z tych wszystkich ran, które obezwałem, a nie czekaj. Liczy się chęć, myślę, że tutaj chęć się liczy. Jest. Zgadzam się, absolutnie liczyły się chęci. A wiesz, co jest wbrakowane dobrymi chęciami? No właśnie. Wczesnogrowe piekło. Mega Man X6? Mega Man X3? No, nie wiem, czy tam były, patrząc po to, na to, jak wygląda kontakt damage, to nie wiem, czy tam były dobre chęci. Cześć, Tate. I mean, nawet niekoniecznie kontakt damage. Przychodziłem sobie wczoraj etap Rhino. Miałem pół HP. Dostałem kulkę od tego ścianołaza. Aha. Straciłem całe te pół HP, które miałem. Jesus fucking Christ. Te obrażenia są kompletnie idiotyczne. No, true. Jest parę person, całe party ma sobie affinity, bo masz pod 50% kosztu idealnie. Ale z drugiej strony mają same Megidalony czy inne Morningstary. Wszystkie kwadraciki in before. O, jesteś przelewolowany, bo zbierasz kwadraciki. Ciekawy w sumie sposób na grind, że masz jakiś nadrzędny cel w postaci kwadracików. Yep. Lucian. A mi jednocześnie pamiętam, że w Strange Journey nie czułem się przelewelowany, pomimo że starałem się uzupełniać kompendium na tyle, na ile mogę w danej chwili. Aha. Ich. Nie pamiętam, że w SMT4 czegoś podobnego nie robiłem. Przechodzę przejść aktualizacji z Senika. Słyszałem opinie. Słyszałem dużo ciekawych opinii. Włącznie z tym, że jest ona całkiem niezła, jak i że po raz kolejny twórcy zawiedli fanów Senika. I mean, to co słyszę o fanach Sonika absolutnie nie sprawia, że wydaje mi się, że jedno wyklucza drugie. To syndrom sztokholmski to jest właśnie fanbase, który jest tego definicją. Yep. Czy to cisna? To cisna zostaje po walce, prawda? A, okej, ja chyba nie mam powiedzmy instynia. A trucizna też była złe. Mam die, ale nie powiedzmy. Bomb dia. Czy ja bym teoretycznie, jakbym się bardzo upadł, nie mógł tego? Nie mógł się po prostu leczyć za tą manę, która mi się odnawia. Cały cześć, plecku. Hello. Jest fajnie, Sonika, pierwszy na Twitterze, do typu, żeś mi robić projekt 06. Czym jest projekt 06? To jest jakiś taki port Sonika 06, nie wiem dokładnie, co to jest. Takie ulepszenie? Chuj wie, nie wiem, to ma 06 tytule, więc wypada z mojej sfery zainteresowań. Nie, słuchaj, może to jest coś, co naprawię 06, przez to ta część będzie w końcu grywalna. Znaczy też słyszałem coś tego pokroju, że to jest na Unity, aaaa! Nie no, słuchaj, to nie jest tak, że Unity samo w sobie jest złe, prawda? Prawda? Sam z siebie silnik, biorąc pod uwagę ile podmiotów go używa, pewnie nie. Jeszcze z tamtej strony kwadraciki, czy jeszcze jakiś miliard random counterów? Unity. Unity, czas uciekać. O, Unity, fajna rzecz w tym Skyrimie w kosmosie. Koniec końców wrzuciłem tego. Starfielda w diabły. Podobnie jak robiłem wielokrotnie z innymi Elder Scrolls-owymi tytułami, że to jest takie, nie chcę mi się źle, ale jednocześnie niekoniecznie chce mi się wracać do tego. No. Za często tak mamy z Elder Scrolls-ami pochodnymi. Przy
czym tutaj jednocześnie mi trochę odpada tak jakby chęć zobaczenia, jak będzie wyglądała fabuła, bo pracowałem nad nią, więc wiem, jak wygląda fabuła. Kwinie. Jak na darmowe update sobie nie narzekam, aczkolwiek nie wiem, czy fakt bycie darmowe powinno być argumentem. To jest jakiś taki content... To nie jest content nadpisujący coś w bazowej grze, tylko to jest nowa zawartość, do której masz dostęp po jakby ukończeniu głównej ścieżki? Czy to jakieś nagrody... Czy to jakieś nagrody za wypełnienie 100% mapy? Póki co nie wiem, chyba nie, nie zdarzyło mi się zobaczyć. Ale satysfakcja. Ale robię to, bo inaczej moje ocena nie wytrzyma. Znaczy, nie lubię usprawiedliwe zawartości, mówiąc, możesz w nią nie grać. Dla mnie to jest trochę słabe. I to świadczy o tej zawartości po prostu. Znaczy, ja czasami jestem w stanie to usprawiedliwić na zasadzie, że jeżeli ktoś mówi, że że coś jest za trudne, bo używa czegoś kompletnie... Wiesz, jeżeli, że coś jest za łatwe, a jednocześnie używa czegoś kompletnie popsutego na przykład, tak? Nie wiem, powiesz mi, że FF6 NES-owy jest za łatwy bywa niż Doom. No, spoko, sam się o to prosisz, robiąc dokładnie to. Albo nie wiem, gra jest za łatwa, bo gram na jakimś story modzie. No, okej, rozumiem, że jest za łatwa, bo grasz na trybie, który ma służyć do tego, żebyś po prostu przeszedł grę i się nie przejmował walkami w jakikolwiek sposób. Ale moim zdaniem narzekanie na to jest takie bardzo słabe. Bo gra robi dokładnie to, czego gracz oczekuje. Redux jest łatwy, bo passwordy. To też jest mniej więcej pod tego typu narzekanie. Zwłaszcza, że no jednak trzeba znaleźć te passwordy i... To nie jest tak, że można samemu je sobie z głowy wygenerować. Zwartość już odłączona od gry bazowej, I guess to tyle dobrze, tylko... Mimo wszystko dobrze by było, żeby to była zawartość, no... Dobra, jakby, wiesz, w teorii jest, zawartość darmowa. W praktyce zapłaciłeś już za tę grę. To nigdy nie będzie zawartość stuprocentowo darmowa. Tak samo ludzie, którzy będą chcieli w nią zagrać, będą musieli tę grę zakupić. To nie jest jakby... Bez napięcie to was obrężnie to naginę okami w pudełku na cechu. Ja nie miałem, wypraszam sobie. Cześć, Geralt. Bo grałem w oryginalu Persona 5 na PS4 jeszcze, o. Nie, przepraszam, ja grałem w oryginalu Persona 5 na PS3, co ja gadam? Na PS3. Kurwa, ja zapominam, że ta gra jeszcze na PS3 wyszła. Czy mam maskę, nie wejdziemy na imprezę bez niej? Jeżeli zapomnieliśmy, to powinny być jeszcze dodatkowe. Ja się rozejrzymy, to je znajdziemy doskonale. Gdzie mogą być dodatkowe maseczki? Oni przewidzieli COVID-a, nie wpuszczają bez maseczek. Znaczy nie, żeby nie było, ja też już pamiętam, że wyszła na PS3, bo tak ją przychodziłem, zresztą reaktor jądowy nie wziął się znikąd. Znaczy, nie wiem na ile to jest azjatycka rzecz, ale tam noszą maseczki po prostu, bo uważają to za higienicznie? Za higieniczne? No zwłaszcza jeżeli ma jakiś taki sezon chorobowy, zgadzam się. I nie uważam tego za nic złego, absolutnie. A już na pewno nie będę z tych ludzi, którzy twierdzą, że o, maseczki to ograniczenie wolności, o. Więcej zombiaków. Phoenix Trials and Tribulations, ano. Jeżeli można ograniczyć tak jakby wrażenie się chorób w okolicy, to nie idę po to, żeby tego nie robić. Osobiście jest zadowolony. A mi, powiem tak, dla mnie to jest kwestia, nie wiem, powiedz zdanie, uzasadnij i jakby spoko, bo... Nie masz... Tak to jest z opiniami, że one... Nie masz nie prawa jakby... mieć takiej opinii. Nie zgadzam się, żeś miał taką opinię. To jest tak jak, nie wiem, ja na przykład stwierdziłem, że trochę z pewnymi wyjątkami trochę pierdolę, nie wiem, uważanie na polecanie gier, chyba że jakby mam przesłanki, żeby twierdzić, że komuś się gra nie spodoba, nie? Mhm. Jakby wiem, że to jest generalnie moja opinia, ale no... No kurde, jeżeli ktoś się mnie pyta o rekomendacje, no to ja powiem, co lubię, ja nie będę, nie wiem, zmyślał.
czy coś w tym stylu. Jakby jak się nie podoba, to trudno, no to... To już jest kwestia tego, żeby ta osoba po prostu, że ta osoba weźmie sobie poprawkę na moje rekomendacje. I tyle. Ja się zawsze staram, jeżeli ktoś by się mnie pytał, czy mogę powiedzieć jakąś grę, to najpierw zapytać, czy jest jakiś gatunek, który lubi przede wszystkim, tak? Aha. Bo to na pewno pozwoli zawęzić go, no tak, a nie po prostu rzucić mu moje 5 ulubionych tytułów na krzyż. Z czego ja na przykład... część z nich jeszcze może być dosłownie na zasadzie... Wiem, że one w większości ludzi nie podpadną, ale mi się podobało, tak? Ja na przykład tak miałem z Armored Core'em, że zawsze jak go polecałem, to mówiłem, że mi się w niego super gra, ale ta gra jest, ma szybkie tempo, bo pamiętam, jak ludzie reagowali, jak polecałem do ogrania demo Ultra Killa. Więc mam już jakby tą poprawkę wziętą, że oto jest coś, na co jakby warto uważać, bo to może być czynnikiem, który potencjalnie... No i nie będę kogo. Dla mnie ten... Dla mnie Ultra Kill też... Znaczy Ultra Kill, Armored Core też rzeczywiście jest taki trochę za bardzo... Za dużo się dzieje po prostu na ekranie. Mm-hmm. To trochę podobnie jak z Ultra Killem. Przy czym Ultra Killa w ogóle nie tkałem, ale tylko, że nie powiem, że mi się nie podoba, ale jednocześnie... Czułem, że żeby grać w niego dobrze... z braku lepszego określenia musiałbym być inną osobą, bo... Po prostu nie widzę sytuacji, w której ogarniam to wszystko na ekranie, nas bardziej odchodzi, a to jest coś, co mam wrażenie, że jest konieczne, żeby wyciągnąć z tej gry tyle, ile się da. I guess. Chyba, że te głosy, które strasznie wszystkim gościkami zagrają, mów za siebie. Znaczy, żeby nie było, ja też po zanamowaniu przeszedłem Ghostlika, tak, ale... Pływa poison, też nie antidotów. Najgorzej. A chyba nikt nie ma poizmy. Poizma Bolt? Z drugiej strony ten poizma wchodzi mi rzadko, a to oznacza tylko jedno. Znaczy, nie wiem, może po prostu powiedział, mi się podobało i tyle. I już jakby i powiedzieć dlaczego i ta druga osoba już sobie zrobi z tym, co uważa, nie? Mhm. Jest bardzo dużo czynników po prostu w grach subiektywnych, które... sprawiają, że trudno jest coś jednoznacznie powiedzieć. Na przykład feel controlsów, wiesz, nie da się jakoś przełożyć, że dla mnie na przykład kontrola nad postacią czuła świetnie, że mi się świetnie sterowało, nie? A na przykład ktoś powie, że jest zbyt skomplikowane obłożenie i mi się na przykład dobrze nie sterowało. O Jezu, to trochę jak z tym, jak z kontrolerami. To też przecież ile jest wojen o to, że o, jedyny słuszny kontroler do Xboxa, o. Więc... Beans? Nie wiem, po prostu się tym przejmuj, powiedz, o, podoba mi się dlatego i kropka. I to nie jest kwestia, że ktoś, nie wiem, każe mówić tak, a nie inaczej, albo że coś, tylko no po prostu dzielimy się opiniami i tyle. I to nikt za to przynajmniej... Czysto teoretycznie nie będzie szkalował. No ja nie będę szkalował za opinię. No z tym, że nikt, ja bym się kłócił. Znaczy tak, no ja nie będę szkalował. Szanuję. Szanuję, nie szkaluję. I jeszcze. Na bogów chyba zacznę rzeczywiście rozmawiać z demonami tylko po to, żeby mieć jakąś personę z poizmą. Pewnie mógłbym w tej chwili się po prostu pójść i cofnąć po tego, po parę antidotów. Zadziwy gaczka wtykając tylko na joysticku, takim do... Na wolancie! Takim na tym, takim joysticku do latania, tak? Gdzie mi Eikichi zaginął? Z tego co pamiętam, Eikichi pobiegł pierwszy przodem, żeby ratować swoją waifu. O, kto jeszcze nie wie, że to nie jest jego waifu, ale to inna sprawa. Plotka głosi. Że to nie jest jego waifu. Znaczy nie, bo jemu się wydaje, że to jest wspaniała, piękna, cudowna dziewczyna, a to jest jednocześnie tak samo, o której mówisz, że to jest tak głupia grubaska. Staff room. Może będą mieli maseczki w staff roomie? Nie, na razie muszę... ewidentnie porozmawiać z demonami. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Ginko, masz jedną robotę.
Zawsze zapominam, że konfirm jest na samym dole i że trzeba go osobno potwierdzić. To jest tak dziwne. Magician ma problemy związkowe w mojej personie. Never heard of it. A mi to brzmi jak dosłownie każdy magician. Zaraz wracam szybciutkie. Zmieniałaby się tak bardzo twarz, że jej nie rozpoznaje. Właśnie nie jestem pewien, czy to jest tak, że on ten... Że on zna ją jako tą piękność, ale niekoniecznie z widzenia. Daj mi przedmiot, może... Kolczyk dostałem. Nice. Znaczy nie do końca nice, ale niech będzie. Czy mogę z Ratatoskrem... Ratatoskrem pogadać. Jezu. Maja, wykaż się. Powiedziałem, Maja, wykaż się, ten konflikt mnie zabije pewnego dnia. Sprawdźmy komplementy Ratatoskrowi. O, cieszę się z komplementów. Dlaczego jest taki świetny? Bo jest naprawdę silny. O, to mu się nie spodobało. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Komplementujmy dalej. Wow! Nie mogę iść z nami. Jej, 8 kart hermita. Tyle karcioszek. Jezu. Brakuje mi tego rozwiązania z nowoczesnych Pokémonów, że dostajesz ekspa za ten. Za. Powiedzmy. Łapanie albo coś ten esej. Że niekoniecznie za samo pobicie. Wow, League of Legends. Wykrzyknik LOL? Przedanie własne. I mean, to jest... Nigdy nie przestaniesz widzieć tych osób, to już ci mogę powiedzieć. Yep. Ja no, ostatnio też jestem jakby trochę w takiej... W takim obozie, że też mimo wszystko... Nie to, nie jest tak, że, to nie jest tak, że ktoś, powiedzmy, że musisz, powiedzmy, musowo przebywać w danej grupie, danej społeczności. Czasami ludzi nie zmienisz, ale możesz zmienić ludzi, z którymi przebywasz. Yep. Nawet jeżeli to ludzie, z którymi, powiedzmy, przebywasz bardzo długo, to nie jest tak, że nie możesz w pewnym momencie powiedzieć, że nie, dobra, to nie ma sensu. Tak, jakby... Antidota? Kurwa. Darmowa karta. Wyjdź z więzienia. Ze swoimi nie gadasz? To by implikowało, że powiedzieliby mi coś mądrego. Jestem krzywiony po Danganronpie. A już jutro ostatnia rompa. Opium. Teraz możemy wywołać filmę protagonistkę. Jak to było? Developer person zapytany o to, dlaczego w remake'u nie będzie żeńskiej protagonistki. Kogo? Uff. Zapnął zdjęcie. Pytanie, czy jemu się spodoba. Nope, boi się. Nakrzyczmy na niego, że jest złym demonem. Spodobało mu się. Are you human? Powinna być opcja I am dancing, albo I am dancer. O, nie wierz mi, że jestem człowiekiem. Czy on ma krew? Przekonajmy się. O, bał się tego. Ciekawe dlaczego? Dobry powód, żeby utracić zapis i przedłużyć serię. Znaczy... Nigdy wcześniej to się nie w historii Danganronpy na Savalion TV nie działo. I mean, to be fair, on pastimowa chyba ma zapisy w chmurze, więc tutaj naprawdę musiałbyś się bardzo postarać. Nie wiem. Ma, prawda? Chyba? Prawda? Nie wiem, nie ma to znaczenia. To nie jest tak, że do jutra, nie wiem, się wsypie dysk do tego stopnia, że będę musiał go formatować bez możliwości odzyskania danych, prawda? Kurde, słyszałem, że Boże się zbierają nad Warszawą. Znaczy, jak Steam'a wywali, to jest małe piwo, bo ja mam te zapisy na dysku. Chodzi o to, co by było, gdybym ja tych zapisów na dysku nie miał. Mhm.
Jestem na dobrej drodze, żeby wypełnić wszystkie paski na raz. Let's fucking go. Don't hate me for it. To jest jak trochę jak taki ten emocjonalny overload w... Hopsie w Purview, rozumiem. Ace Attorney'u piątym. I szóstym, I guess? Nie wiem. O, kurwa. Jestem na dobrej drodze, żeby naprawdę musieć się wrócić po Antidota. Chyba, że levela mi dają tego. Early game jest taki prosty. Ale nie jest trudny, ja wciąż... Praktycznie mam więcej many używając DI bez przerwy na leczenie się. Aha. Niż... Muszę zużywać. No, Sejik nie jest pęczatem, bo w A6. Sejik nie przechodził A6, to jest największy problem. Ja pewnie przejdę sobie, jak wyjdzie ta trylogia Apollo. Jeżeli przejdę, bo ostatnio jest to kwestia problematyczna dla mnie. Nie wiem, co to jest. Powiedz mi, że masz problem z przejściem jakiegoś seta, no ja ostatnio. Ja nie nalegam, żeby nie było wiadomo. Wiem. Nie czuję się przymuszane, nic takiego. Ja czuję się po prostu źle ze sobą, że ja nie mogę się wziąć. A jednocześnie sam nie chcę siebie zmuszać. Yep. Bo to tylko wpłynie negatywnie na ocenę gry. Yep. A biorąc pod uwagę, jak u go jest jedynka, to tym bardziej możesz się zniechęcić do przechodzenia dwójki. Potencjalnie. Albo w ogóle do tego, żeby przejść jedynkę jako taka. Czyli mój komuś to przejdziesz. To nieironicznie nie jest zła opcja. No ja właśnie, to jest jeden z powodów, dlaczego chciałem, że będę streamował Personę. Bo tak to wiem, że nigdy bym się do tego nie zebrał. Za nic w świecie bym się nie zebrał do przechodzenia Persony. A tak to... Kiedyś się uda. Ghostrika się fajnie przychodziło na streamach. Przykładowo. Yep. Jebany Żyrandol. Bardzo pięknie pamiętam, jak cię zbugowało. A weź. To było tak głupie. Najlepsze jest to, że nie pamiętam. Nie widziałem tego u nikogo innego chyba. Mam wrażenie, że to było spowodowane po prostu konkretną sekwencją rzeczy, które zrobiłem. A to nawet nie jest kwestia tego, bo to nawet nie jest kwestia, że mi gra odrzuca. Ja to muszę każdemu tłumaczyć, kiedy to mówię, ale to nie jest kwestia tego, że mi gra odrzuca. Tylko ja po prostu mam czasami tak, że ja potrzebuję ogrywać gry z jakiegoś konkretnego gatunku. No, czy też o jakimś konkretnym ten, na przykład teraz muszę robić coś, muszę robić dużo na ekranie, jakiejś gry akcji potrzebuję i tak dalej. Ja pamiętam tak po Cejusach miałem, że jak wszedłem parę gier Cejusowych, to miałem tak, że nie no, potrzebuję czegoś, gdzie będę rzeczywiście coś aktywnie robił, a nie po prostu gry, w której mam tak RPGowo, że tak tujmy. O Boże, czy mogę się wyleczyć? Tak, jestem tu pierwszy raz. Nazywam się Tish, jest to fontana leczenia. Yeah! Let's go! Teraz wrócę do Somnium Filesów. Ja ostatnio zacząłem Somnium Filesy, grałem przez całe 30 minut. Zachłanek. W ramach Game Passa? Nie, mam na Switchu. A, okej. Nie wykluczam, że jak będę gdzieś tam jechał, to sobie po prostu będę odpalał pisać. Będziesz miał już niedługo ku temu dobrą okazję. Yep. Zachłana kojąca na kasę wróżka. Kurwa! Wykopana. Spoko, to nie jest tak, że ja się wyrażam bardzo prawnie politycznie. Ja wiem, ale nie chcę przerywać i nie chcę przenosić też tego, co robię na ten... Spoko. Została wyrzucona z krainy wyrzek, nie może tam wrócić, dopóki nie spełni iluś dobrych uczynków. Oczywiście nie za darmo. Pracujemy tutaj na zasadzie, kto daje i zabija, ten się w piekle poniewiera. Daj mi pieniądze, ja pozbawię cię bólu. Innej sowy zabije mnie. Pięść się... Słucham? I mean... Jestem otruty, ale... Come on. Trochę dużo, nie będę kłamał. No bo przynajmniej co ci tym nie wyleczyła. Było warto. Kopium. Część... Ja chciałbym przejść tego Ace Attorney'a chociażby po to, żeby móc sobie o nim pogadać na podsumowaniu roku.
Cześć, to jest ta mapa. Tak, i najwyraźniej nie było na tym piętrze tego, czego szukałem. Doskonale. Kasenki, opcjonalne eventy. To brzmi jak... trochę Persona-like. Fekichi wzywa nas, to co ja, jest niedaleko. Doskonale, a gdzie moje maseczki? Wciąż ich nie znaleźliśmy, by the way. Nie wiem, ja jestem trochę fanem visual novelek, więc takie kastenki, opcjonalne eventy by mi jakoś nie przeszkadzały, zwłaszcza jeżeli są, powiedzmy, jakkolwiek jakościowe, a nie po prostu, żeby były. Cześć, a Fire Emblem Engage. A Boże, wiem, po co miałem iść na ZW, czekaj jeszcze chwilę, mnie nie będzie. Spoko, spoko. Chłop, co dosłownie poszedł na ZW i nie zabił nic, po co poszedł na ZW, doskonale. Cewik, pamiętaj, że nie jesteś na kamerce i nie możesz pokazywać nam kontaktu z okami. Nie, to nie jest mój plan! Czemu ty mnie słyszysz? Mam słuchawki rozwalone na stówę, więc często jest tak, że nawet jak jestem daleko, to coś tam słyszę. Podziwiam, że ja nawet nie mówię jakoś specjalnie głośno i tak to słyszysz. Mam dobre słuchawki. Tego sobie chyba pomógł nasz spoiler do kanału, bo miał gdzieś coś swoje wrażenia. No w sumie, tylko teraz Sevik potencjalnie by musiał uważać się, że i by chciał z niego korzystać. O, zrobić osobny kanał na to. Nie, no nie, no. Ja się przyłamię kiedyś, naprawdę, ja potrzebuję po prostu tego dobrej okazji, no. Znaczy nie, to nie jest na zasadzie, że wiesz, do zachęty, tylko jakbyś przechodził już, tak, żebyś miał gdzie pogadać w tym sensie. Aha. Bo tam to możliwe, że nawet jakbyś szedł, to coś tam by się mogło ten mózga spamować. No, teoretycznie jest też to opcja. Spam kropeczek. Nie musiałem sobie wziąć telefon, bo możliwe, że ktoś tam z rodzinki do mnie zadzwoni, czy tam coś. 10 GIF-ów. GIF-ów. Dosłownie nikt nie mówi GIF, I swear. Na pewno nie w Polsce. Pamiętajcie, nie sprawiasz się komponentów koszmarom. Nightmare. Najwyraźniej też się nie chce słuchać żadnych rad. To może wywiad. Congratulations! Shinji. Czy szczury mają te same osobowości? Faj? Czy pies? Czego nie rozumiem? 6 kart księżycowych. I mean. Za ile będziesz mógł przywołać obeliska do Tormentora? Nie wiem, nie mam czego poświęcać chyba. Jak masz... Znaczy każda... Jeżeli dobrze rozumiem, jak działają te mechaniki, to każda... Znaczy, chciałem o nich mówić, że to są persony. Każdy demon, na którego trafiamy, zawsze ma dokładnie taką samą osobowość. Niezależnie od tego, czy spotkamy go tutaj, czy w innym miejscu. Więc czysto teoretycznie zawsze będą miały te same dialogi, poza... Gdzieś czytałem, że może być tak, że one się o coś nas pytają i wtedy mogą mieć jakieś swoje własne kwestie dialogowe, które są wbijane losowo, dosłownie na zasadzie, że jeżeli zapiszemy state'a i go wczytamy, to ta sama odpowiedź może mieć różny skutek. Mój ulubiony sposób. Niech to Mario Wonder w końcu wyjdzie. To jakoś niedługo chyba, z tego skojarzę. No, chyba. Wydaje mi się, że to już bliżej niż dalej. W październiku chyba już. W każdym razie są. Jezu, nie pamiętam, jaki był najnowszy 2D Mario, z którego grałem, szczerze mówiąc. Najnowszy 2D? Chciałbym powiedzieć, że Yoshi's Island. What? Jakie były dalsze 2D Mariany? Znaczy były te New Super Mario Bros. Na DS, na 3DS, na Wii i wszelkie tego typu warianty. Nie grałem w nie. Yoshi's Island 2. Ja właśnie wtedy, które na DS-a wychodziły, czyli właśnie... to było New Super Mario Bros. Chyba.
I wiesz, Isaren 2, Mario Maker. W 2D Mario dosłownie najnowszy, w jaki grałem, to jest Yoshi's Island. I to tak, że grałem, a nie, że przyszedł. No co nie, u mnie to był chyba ten Yoshi 2 z takich rzeczywiście najnowszych. Zobaczcie, chyba w tę stronę musimy iść. Jezu, duży ten zodiak. Nowe demony. Może z nimi porozmawiam. Phantom Devil. Weź, nie! Devil Phantom. Bardziej w tę stronę. Uff. What? To brzmiało jakby śmiał złe skojarzenie i nie jestem pewien z czym. Shadow Devil. Aaaa. Cut it out, wench. Okej, okay, to sprawdźcie komplementy dalej. Ale spójrzcie, jest jednocześnie eager i angry, jak go komplementuje. Z eager, żeby być angry. Yep. What? Dad. Okej, nie chcę rozmawiać o swoim ojcu. Well then, skoro nie chcą... Czekaj. Czym jest ten status? Boję się zapytać. No well. To nieistotne. Status happy. Nie wiem, ale zostań po walce i mnie to niepokoi. Pos. Pozest? Nie wiem, to jedyne co mi przychodzi do głowy, że to jest opętany. Status śmirk. Mogę, czemu wszyscy mają maksymalną rangę, tylko jedna cholerna Maja ma pierwszą? Pomocy. Nie wiem. Też nie wiem i się niepokoję. Nie chcę się wracać, żeby leczyć się ze statusu. Ale z drugiej strony boję się, że pożałuję, jeżeli tego nie zrobię. Nie, ten status na pewno nie jest niczym poważnym. Prawda? Opium. Miforce, jest tutejszy charm? Chyba, że tu jest charm. Widziałem, że było coś, co wyglądało jak charm, więc raczej jest. Już masz dwa pos. No tak, one były jeszcze w tej samej walce. A, Jezu, myślałem, że tutaj zwróciłem uwagę tylko na jeden pos. Nie, nie, spokojnie. Najgorsze jest to, że to pozostaje po walce i nie mam generalnie żadnego sposobu, że wiesz, wejść sobie gdzieś tam z menusy i zerknąć, czym to jest. Jak zwykle czytelne gry atlusowe. Znaczy, też to be fair, ja trochę skipowałem przez turbo i tak dalej. Więc jestem przynajmniej odrobinę sobie winny. Ale jednocześnie nie kojarzę, żeby gra mi bezpośrednio tłumaczyła każdy ze statusów. Spróbuję wyleczyć Maję, bo trochę mało HP ma. A nie chciałbym, żeby mi się wywaliła na zbity pysk. Ja teraz zastanawiam się, od czego to może być. W sensie, na co to może wpływać, ale to jest lepsze właśnie. Ach. Może tutaj będą mieli maseczki. Siemano, macie maseczki? Cholerne maseczki, I can't. Gdzie są maseczki? Daj maseczki. O! Znalazłem dziwną maskę, doskonale. Wystarczy mi jedna? Mam nadzieję. Let's go. Robimy to. Okej, okay. Ciekawe jak Rikichi tam szedł. Nie, może jego twarz została zinterpretowana jako maseczka już tak od... Miałoby to sens. Z drugiej strony jestem też w stanie absolutnie wyjeżdżać, że chłop po prostu się wpierdol i mając wyjebane, a to było po drodze. Mogło tak być? Wygląda na takiego. Dobra. Siema, wchodzę. Nawet nie musiałem jej zakładać. Ciekawe, czy mój sprite będzie... Okej, okay, to wiele wyjaśnia.
Rany, proszę, szefunio. Czemu się trzymasz za brzuszek? Idziesz srać, ty co? Hiroki Sugimoto, nowy lider Ethemcas. Some demons can affect protection, carry and distance field process. Had a chance of using demon spells or basic attacks instead of following commands. Zajebiście! Brzmi trochę jak te. Jak duchy z Phantom Taina w FF6, tylko że one po prostu zabijały. Aha. Więc tutaj jest przynajmniej o tyle lepiej, że nie jest aż taki straszny status, tylko no tak, że dostaje po walce i nie mamy jakiejś łatwej możliwości leczenia go. Jest trochę niepokojące. Chciałem zemścić się na Eikichim, odkąd ten poniżył go w gimnazjum. Gimnazjum? A to? Spokojnie, wiesz co się stanie z tą laską? Jeżeli wypuścisz swojego ducha śmierci, prawda? Au. Chłopca ma zakładniczkę i nie zawaha się jej użyć. Ha, bez tego swojego ducha śmierci jesteś niczym, co? I gdzie to całe twoje... O, nie pozwolę dokuczać słabszym. Mówiłeś tak to dlatego, że ty jesteś słaby. Ta cała zmianina to... Tu wielki ból w tyłku i... Z drugiej strony cieszę się, że mogę dzięki temu zobaczyć coś tak zajebistego. Tam aż przytakuję z tyłu. A, na kiepsko z tobą. Aż tak, baska to jest dla ciebie taka ważna? Ona jest tutaj tylko przy okazji, ale jeżeli tylko wyjście z Hanakoji, to ma się przerąbane. A? O czym ty mówisz, Hanakoji? Nie, proszę nie mów mu, proszę nie mów mu! Że co, że mamu nie mówi, że ty jesteś Hanakoji? Naaa. Nie wiedziałeś? Ta świnia tutaj to Miyabi Hanakoji w własnej osobie. Naprawdę? Ty jesteś Hanakoji? Przepraszam, przepraszam. Czemu nigdy niczego nie powiedziałaś? Ja... Było mi tak wstyd, nie chciałam, żebyś wiedział Eikichi. Co chodzi, idźcie ze sobą, czy co? Ty, grubaska, idealnie do siebie pasujecie. Wow. To nie tak, ja bardzo ceniłem tą Hanakoji, którą wtedy znałem. A teraz już nie, bo zmieniła się z wyglądu. Ona jest swoją lubą. Ty draniu. Mów o mnie co chcesz. Mnie to nie rusza, ale ktokolwiek się śmieje z niej jest martwy. Chyba nie zdajesz sobie sprawy, w jakiej pozycji się znajdujesz. Patrz uważnie. Au, chłop dosłownie wciachnął ją nożem. Hiroki! Czy możemy mu po prostu, nie wiem, pomóc, czy coś? Ten Hiroki to dupek. Dobra, dosyć tego. Wpuszczam swoją personę i... Czekaj, jeżeli tam wyjdziemy, to skrzycimy dumę Eikichiego. Wydaje mi się... O nie, duma Eikichiego! Wydaje mi się, że Eikichi ma większe to niż jego duma, ale co ja się znam? Wiem, dupa Eikichiego. Wiem, że ciężko na to patrzeć, ale to jest jego chwila. Yukino tak mówi, żeby mu pstrykać foty po prostu. To jest... Podoba mi się to. To jest jego chwila. W tle jest kompletnie kopany, bity, ciemiężony. To jest jego chwila. Mam tak po prostu siedzieć tutaj i czekać? Nie, nie. Idziemy go ratować, to co ja. Yukino ma rację. To jest jego chwila. Yep. Dobra, Hiroki, masz mnie. Zrób ze mną co chcesz, to puść ją. No, wreszcie rozumiesz, o co chodzi. Dobra. Ale nie będę dla ciebie miły i nie pójdę ci na rękę. Aby odpłacić się za to, przed co przyszedłem, wezmę zarówno twoje ręce, jak i nogi. Czy naprawdę wciąż narzekasz na to, co zrobiłem ci w gimnazjum? Zrobiłeś dobry wybór. Domyślam się, że
O, to wspaniała duma, to coś rzeczywiście ważnego dla Jakiczego i byłby dla nas bardzo zły, jakbyśmy weszli, ale come on. Czyli się, że tak, to twoja wina, że moja dziewczyna mnie rzuciła. Wow. To kiepska dziewczyna, jeżeli rzuciła się coś takiego. To mnie było tak. Denerwowało o to, że dokrzałeś się komukolwiek, kto był słabszy od ciebie. To kłamstwo, kłamiesz, to była twoja wina, wszystko była twoja wina. Wymówki. Czy on dosłownie rzucił się nożem na Jakiczego? Jesus. Tak, rozumiesz? Lider jest silniejszy niż szef, rozumiesz? Dobra, to przestanę być szefem. To mu się krwawi, ale to inna sprawa. A? A? Jeden może być silniejszy niż szef, ale Hiroki Sugimoto nigdy nie będzie silniejszy niż Eikichi Mishina. Potem całym pobiciu, które między nami było. Bo jesteśmy sobie równi. Wow. I mean, jeżeli plotko było, że lider jest silniejszy niż szefu, to wystarczy nie być szefem, prawda? I guess. A, przepraszam, nie naciągaj mi gaci na łeb. Najgorsza rzecz, naciąganie gaci na łeb. Morgacia? Morgacza? Więcej gaczy? Więcej gaci? A, nie mogę udawać, że jestem lepszy po tym SS-owi Hiroki. Między tym, co robił on i ja, nie ma żadnej różnicy. Zachowałem się wielki bohater, kazałem moim ludziom nie dokuczać słabym, ale to była tylko przykrywka. Była tylko wymówka, żeby pobić innych z moją personą. To dzień mężczyzna nie powinien się tak zachowywać. Oh no. Tylko nieprawdziwy mężczyzna. Ale co stało się z tym samolubnym gnojkiem, którego znamy i kochamy? To było całkiem fajne, wiesz? Mondo cool. Ale bez swojej persony byłeś naprawdę odważny, Kichi. A właśnie za to rządzenie. W każdym razie od dzisiaj już nie jestem szefem. Hanakoji? Czy w porządku? Chyba nie do końca, co? Tylko drobna szlama na twarzy. Przepraszam, Eikichi. To moja wina, że musiałeś przez to przychodzić. Nie masz się o co martwić. Ta rana na twojej twarzy. Nie patrz, Eikichi. Przepraszam. Hanakoji? Oh no. Dobra, gadaj. Jeżeli nie będziesz nam mówił wszystkiego, co wiesz, to dowiesz się, że to znasz i gorsze rzeczy niż gaci na obie. Dobra, będę gadał. Co chcecie wiedzieć? Czemu kazali swoim ludziom rozpraszaniać się plotkę, że emblemat siódemki jest przekręty? Prezes samorządu mi kazał. Powiedział, że będę liderem z mocami mistrza Jokera, jeżeli zrujnuje reputację siódemki. Ten Yasuo? What? Właśnie zastanawiam się, czy to jest zbieżność, czy chodzi z jakiegoś przekrytego powodu o nas. Odrzucili go, więc wziął się taką inną osobę na liście. Ludzie tutaj mówili coś o zbieraninie, w sumie inne myśli. Kiedy mistrz Joker spełni twoje życzenie, jest organizacja, do której musisz wtedy dołączyć. Zbieranina stanowi pewnego rodzaju ceremonii inicjacji. To mi przypomina, że jedna z ich szefowych, Lady Scorpio, miała tam być. To miał być mój pierwszy raz, więc
Nie, nic więcej. Dajcie mi już iść. No dobra. A, zdaje się, że mogę być prawdę. Dobra, możesz iść, ale nie bierze się więcej do Kajato. Któż mam naszego podejrzanego? Następny przystanek. Prezes samorządu uczniowskiego liceum KAS. Aż ja go pobiję. Czemu tak siłowo? Czemu nie możemy po prostu, nie wiem, pogadać? Być miłymi. Kije baseballowe rozwiązują każdy problem. Ważne pytanie. Znalazłem routing. Do czego? Do DS3, jest jakiś guide. Nice. I mean, mój, wydaje mi się, że dlatego, że i tak musimy przejść go 3 razy praktycznie, to routing nie stanowi aż tak wielkiego problemu. No ale ja lubię, wiesz, wszystko mieć, tak. A czy ja gdzieś mogę pójść się wyleczyć? Zobaczmy. Bo to jest w tej chwili dla mnie priorytet. Kalorii. Nie chciałbym mieć tych losowych posesjonów. A gdzie się leczymy? Pani? Jest taki fajna checklista, która jest ten printer friendly, więc może sobie ją w pracy druknę. Aha. Przy okazji. Chcę się wyleczyć, że odebrałem ono tylko 1200 doskonale. No tak, to wiesz, jedną rzeczą jest checklista, a do głowy idzie są rzeczy checklisty. Bo no tak, ale to przynajmniej... Możesz sobie odkraczać, jasne. No. Pozwala mi się to wrócić przynajmniej po coś, jeżeli powiedzmy czegoś nie zebrałem, czegoś zapomniałem, to jak nie wiem, kończymy posiedzenie, to mogę, nie wiem, wrócić i coś tam zgarnąć. Aha. Dobra, zobaczmy, jak tam w sumie wygląda nasza wspaniała sytuacja. Na pewno mogę kogoś przywołać, prawda? Haha. Jesus, ale te persony są drogie. O, mogę poltergeista przywołać? Surt. Iluzone. Czemu on jest słaby? Że on jest taki słaby? Ale to są nie persona na drugim poziomie. Czego się spodziewasz? Ma też nuklearny van. Tutaj masz zamiast force masz nuclear? Masz wind i nuclear. A, Garu i Zan, tak? W ten sposób, że Garu i Zan obok siebie? Tak. Dobra. Ma posu Moody. No w sumie poszorowani to jest najgorsze w tym wszystkim. Ej, Sevik, nie uwierzysz. Mm? Te jebane pajace grają w dziesiątkę. A, życie kibica. I know, right? Czy twoje persony mogą... Czy persony mogą wbijać poziomy, czy one mają stały poziom? Jeżeli dobrze rozumiem, to mają stały. Nie Polacy, to Liverpool gra. Yep. Polacy to dzisiaj prawie siatkarze w pierdol obskoczyli. Nie, z tego co widzę, to działa dosłownie tak, że mogę ten... Nie mogę ich levelować, ale mogę rank upować. Co są z rangi? Chciałbym wiedzieć. Może Igor mi opowie. Tutaj są tutoriale. Mówi nam, czym są persony. Czy ja dobrze rozumiem, że persony mogę ekwipować tylko w tym? Tylko w... W Elwetsumie? Pagam powiedzieć, że nie. Nie no, chyba nie. Arkany. Jest 26 typów. 26. Boję się zapytać, jakie są te pozostałe. Czy ja dobrze pamiętam, że w Personie 2 były jakieś wariacje motywów Velvet Roomu? Nie jestem pewien.
bo ja miałem doświadczenie z różnymi jakby aranżacjami. Nie wiem, czy aranżacje to jest dobre słowo tutaj, bo często, nie wiem, była kwestia, że zmiana tonacji, zmiana tempa, coś ten deseń. Ale bardzo, bardzo mi się podobało w tych wersjach, które słyszałem z oryginalnej PS-kowej, że one były trochę bardziej surowe pod tym względem, że to było po prostu same chór plus fortepian. Było to... No to było coś świeżego po prostu, biorąc pod uwagę, że w każdej Personie od trójki wzwyż jest ta sama wersja w zasadzie. Chyba, że gramy w areny, tam są te różne remiksy, nie? Aha. Nie, to jak patrzę na to, jak tu wygląda ten... zdobywanie tych kart, to czuję, że zmienianie person będzie ogromnym bólem w dupie. I absolutnie cieszę się, że nie przenieśli tego gdziekolwiek dalej, do dalszych person, bo jakby rozumiem, że można to w miarę konsekwentnie robić, bo zawsze negocjacje przebiegają w ten sam sposób, ale Jezus Chryste. Czy ja mogę sobie coś kupić? W sumie to mnie zastanawia. Mam niby dużo kasy. Ale sobie, bo te antyki nie miały żadnych dobrych rzeczy, goddammit. Na basoni Katarzyna, iść teraz iść do tego drugiego liceum, które nie jest siódemką. Do tak zwanego Kushai. Kuskus. Ciekawe, czy to też będzie dungeon. Ciekawe, czy spuszczę na wpierdol za to, że uczniowie siódemki przychodzą do liceum obok. Też będą gracje cybury, robią takie krymery, to co nie byłoby lepiej, czy to łatwo. I mean, Persona 2 póki to ogólnie jest łatwa, więc nie jestem pewien, czy cokolwiek tutaj by było za łatwo, bądź też nie. Bardziej kwestia tego, że to jest strasznie grindowaty proces na chwilę obecną, z tego co widzę. Możliwe, że później, nie wiem, będziemy spotkać się wyżej poziomowe demony i tak dalej, tak? I one będą dawać więcej kart, to nie będzie aż tak źle, ale póki co jest tragedia. A, no, ale tu pełno energii. Przygotowałeś się na festę, czy coś? Wszyscy podekscytowani. Ja sobie się tym wszystkim zajmuję. Myślałem, że po prostu próbuję się przekładać w inny szkoły w ten traj. Fajnie być w pokoju samorządu uczniowskiego na takim piętrze. Usłyszę od niego wszystko, choćbym miał go pobić. Chodźmy. Wszyscy tu się tacy bojowi są. Yep. Okej, zobaczmy, czy to jest dungeon. Yep, to jest dungeon. Czemu wszędzie normalnie chodzą demony i sobie nic nie robi? Bo to jest chyba... Nie jestem pewien, czy ja przespałem tą część, czy tutaj jest tak, że demony są widoczne tylko dla tych, którzy mają persony, czy... Jakiś anioł? Rozmawiamy o tym. Faleg. Judgment Faleg. Kuleg. Mogę też przyzwyczajenie z tych nowszych person jest takie, że... Czekaj, Judgment? Excuse me. Rozmawiajmy o męskości z aniołem. To może pójść nie tak? Kurczę. Nie spodziewałem się tego. Persfazja działa. W całej części można powtarzać akcję. Listen. Hey. Listen. Listen. Tak, chcę pakt. Najłatwiejsze wyjście z walki mojego życia. Pogers. Cześć, wciąż się zastawiałem, więc nie możesz jeszcze wejść. Nie, cię, Fetyn Kasuga nie bałem się zacznie, nie wpadnij teraz niedługo. Czy mogę tędy przejść? Okej. Okay. Najwyraźniej ewidentnie. Najwyraźniej nie mogę przejść wtedy. Tematem tego roku jest połączenie tradycji i zabawy, dlatego próbujemy przygotować Fetyn świątynny. Nasze stoiska są
takie jakich można by się spodziewać w świątyni. Wpadnie, kiedy zacznie się festyn. I mean, pewnie wpadnę, jeżeli będę miał taką możliwość. A póki co mam niestety demony do najebania. Ja słuchaj, będę od tej pory ze wszystkim gadał. To może pójść nie tak. Yes. Podyskutujmy o życiu. Nie podoba mu się dyskutowanie o życiu, rozumiem. Jak chcę mu umrzeć? Walcząc. Jestem pacyfistą, ale chcę cię zabić. Okej. Okay. Rozumiem. Jo. Jeden z tych klasycznych stokowych dźwięków. Okej, to go też kurzyło. Jestem bogiem. Uświadom to sobie. Sobie. Właśnie, wiem czego zapomniałem. Pójść po tego. Po jakiś antidota, nie antidota. A i w sumie mam tego i kiczego z powrotem w palce przecież. Racja. Zapomniałem o tym, do szczegóła. Jak duże jest to piętro? Nie aż tak, ale i tak podwiedzam. Masz poltergeista wyekspowanego. O Boże, cześć. Ja naprawdę mogę zmieniać personel tylko w Velvetu, nie? Oj. God! Ale to brzmi irytująco. Chyba, że czegoś nie rozumiem. Cześć. Whole change per... Nie, no jest whole change personas. Okej, to już bardzo mocno nie rozumiem w tej chwili. Nie, bo persona ewidentnie nie jest ekwipunkiem. Co zresztą ma sens, żeby nie było, ale... Czy to jest jakiś, nie wiem, potężny błąd w tłumaczeniu? Nie no, wydaje mi się, że nie. Ibifor, nie wiem, ty musisz sobie z Velvet Rooma wziąć do stoku i później w ramach tego stoku możesz sobie zmieniać persony w polu? Znaczy, skłamałbym twierdząc, że zdziwiłoby mnie to, ale... Samorząd przygotowuje maski na maskaradę, są... bardzo to zaangażowani, ale mnie to nie obchodzi. Widzę, bo jesteś strasznie taki... Jesteś sieniem samego siebie, chłopie. Literalnie. Wcześniej byłem zbytnio pewny siebie, jeżeli chodzi o swój wygląd, ale dzięki pewnej osobie zostałem zrodzony na nowo, bo... I teraz dziewczyny na mnie kompletnie lecą. To dziwne. Nie widzę, żeby wszystkie dziewczyny tutaj na ciebie leciały. Może też sobie zresztą, żeby twoje ideały się spełniły. Na pewno zmienić twoje życie. Proponuję nie, ale to ja się znam. A on też tego grę Jokera. Jeżeli może spełnić się dowolne ideo, to mogę spróbować, ale o co miałbym prosić? No, dobra, wygląd to zbyt pospolita rzecz. Dobre oceny nie pomogą mi później w życiu. A co ty byś prosił? Nie mam zielonego pojęcia, jestem niezdecydowany. A też nie wiesz. Możesz mieć jakiś ideo. A z drugiej strony ostatnio sporo osób nie wie. Na przykład ja. O, widzę przy okazji, że jest jeszcze jedna fajna rzecz. Tak mi się rzuciło w oczy trochę. Że postacie, które są poza party, nie levelują, bo Eikichi jest dość mocno do tyłu, jeżeli chodzi o HP i manę. Jestem pewien, że to się źle nie skończy. Jeżeli zrobimy PZS samorządu i zmusimy go do grania, to wszystko się wyjaśni. Ty, Eikichi, nie miałeś jasnej odpowiedzi?
Nie miałeś jasnej odpowiedzi? Cała maskada brzmi podejrzanie, ale... Teraz słuch chcę zrobić, nie mam silnego pojęcia. Ale... że musimy się sami przekonać. Ale najpierw... Badać. Trochę tego jest... Znaczy, trochę nie jest aż tak może dużo. Na pewno pomoże ci to z poziomami twoich postaci. Nie no, będziemy przecież negocjować się z każdym demonem, którego spotkamy. Ja jestem papelskim na idoli, zawsze udaję się na salę koncertową w dniach koncertów i robię zdjęcia tych uroczych panienek. A, to jest zgodne z regulaminem? Może tak. Kto by się przejmował takimi rzeczami? Zapytajcie wszystkich ludzi, którzy robią kamny i penny w kinach. Czym to jest do cholery? Ogre. To nie wygląda jak ogre. Ogre wins. Zalewaj do ogra, Ginko. Wierzę w ciebie. Uff! Well, to słuszne podejście, kind of. Piękne są te efekty dźwiękowe. Yep. A może chociaż zatańczymy i będzie dobrze. Niesamowite to jest. On dosłownie... Ogry dosłownie świecił, nie Ginko, spierdalej. Zio. Ogre be like, if she breathes, she's a fart. Okej, okay, czyli z nim już nie pogadamy, czy ja chcę... Wkurwiłeś golema, a raczej yep. Ogra. Yep. Nie, ale słuchaj, Eki, czy pogadaj z fantomami, będzie fajnie. Oho. Jak sobie będzie o połączenie Iger i Skirt? Czas się przekonać. A daj to serduszko. Było. No, no, no. Well done. Po prostu im najedmy. Dobra, Kitchen powoli będzie levelował z powrotem na całe szczęście. Jezu, to było szybkie. Chyba persona dostała ranka. Któraś tak. Cóż to za spicy demon nowy? Tempusa. To jest spicy. Te designy są bardzo nietypowe. Michel, masz jedną robotę. Nie spierdol tego. Okej, okay, najwyraźniej cieszę się, jeżeli może pojeździć tak po Michelu. Więc jest wszystko dobrze. It's a beautiful life. Oh, oh. It's a beautiful life. Najlepsi psiapsiele, jakiego spotkamy następnym razem, to się nigdy kurwa nie stanie. To mamy pakt. Będziemy wysyłać zdjęcia naszego klubu fotograficznego. To będzie trochę wszystkiego od panoram po zdjęcie idolek, czyli Jesus. Nie możesz jeszcze tego zobaczyć, bo wciąż się przygotowujemy, ale pierwsza festyna, jak posługa się zacznie, to powinniście wpaść. Powitamy was. Dobra, ja robię... Nie wiem na ile planujesz streamować, ale... Wstępnie myślę gdzieś do wpół, do... O, to ja już mogę robić takie ZW, że mnie nie będzie, bo muszę pewnemu kasztanowi nadać kurtkę, którą mi zostawił ostatnio, jak był. To mi przypomina. Ja może powinienem skarpetki wziąć się za dwa tygodnie. Czy ja ci oddałem w końcu ten kubek? Tak. Okej.
Porozmawiajmy z Ogrem o jego rodzinie. To może później tak? Dobra, wstępnie ze dwóch. Wiesz co, powiem ci tak. Nie wiem, czy jak wrócę, to będą solsy, bo Onesi czuje się trochę under the water teraz. Aha, spoko. Więc I guess, że nie wiem, wrócę, dam ci znać. Po prostu wezmę i się wyciszę. Na razie nie. Spoko. Także jeżeli jakby stream się skończy, to trzymajcie się ciepło, a jeżeli nie, no to trzymajcie się ciepło, ale zaraz wracam. Wierzę, że będzie dobrze. Psychologiczny test. Jeżeli byłbym zwierzęciem, to jakim zwierzęciem bym był? Psem. O! Ten ogr dosłownie jest definicją Shina, on hejci. Tutaj muszę... Czy ja mogę zmienić to, co Maja ma robić w swojej turze? Tak się zastanawiam, czy ja muszę po prostu... Czy to jest tak, że oni robią to, co robili, powiedzmy, domyślnie? W swojej turze i że dlatego Naoto nic nie robiła? Ja zobaczę, co się stanie przy następnej walce, Iris. Bo jeżeli dobrze rozumiem, to jak używam persony, to ona rankapuje, a Maja właśnie w ogóle nie używała swojej persony. Chciałbym to zmienić. Zobaczę, co mi teraz powie ten order. No, to są te ostatnio robione rzeczy. Więc chyba po prostu będę musiał ustalić, żeby każdy coś robił ze swoją personą. A potem... żeby to zostało już na autowalkę najwyżej. To jest ważne pytanie. Czy... Czy to Maradji w końcu zużywa tyle samo many co Adji? Bo jeżeli tak, to chyba nie ma sensu używać tych na jeden sal? Nie no, zużywa tyle samo, więc wydaje mi się, że nie ma sensu tak naprawdę. Że jeżeli mamy opcję obszarową, to lepiej jest obszarową, chyba że chcę takich tutaj na przykład używać tego. Jak się nazywa? Flame Cutta, żeby mieć jednocześnie drugi żywioł. W tym przypadku żywioł miecza, jakkolwiek źle to nie brzmi. I dobra, teraz już mamy ustawione, możemy auto walczyć całe życie. Maja kolejny healer. A mi im przyda się, przyda to na pewno. Do tamtej selekcyjnej wchodziłem. Kwadraciki się same nie uzupełnią. Mówi, jedna rzecz, której nie do końca rozumiem i nie wiem, czy przegapiłem to fabularnie w pewnym momencie, to dlaczego wszędzie chodzą sobie luzem demony i nikt z tym nic nie robi. Ej, czekaj. Ej, Kichi, masz robotę. Nie po to nawiązywaliśmy pakt. Ja chyba zgotowałem życie, żeby było dobrze. Przybyłem się zobaczyć. Jep, stalkuję się, dokładnie tak. Czy da się wypełnić wszystkie paski nas? To byłoby co najmniej interesujące. It's a beautiful life.
Daj mi informacje. Na pewno jakieś masz. O, zajebiście. Czemu? Czemu tacy są? Czemu nikt nie ma żadnych informacji? Ja. Nie da się pracować w tym świecie. O! Nowi przeciwnicy. Pak. Pak mi się będzie kojarzył tylko z tym. Tylko z Dotą. Niestety. Jestem bardzo skrzywiony. Za swoją masz robotę. Wierzę, że ci się uda. Od kiedy devset to Seductive Gates? Nawet nie z FF9. Może jak kiedyś w końcu przejdę FF9. To kiedyś się stanie, przysięgam. Listen. Listen. Informacje? Ty na pewno masz jakieś informacje. Zajebiście. Jesus, to jest frustrujące. Człowiek tylko chce informacji, a nikt nie ma żadnych informacji. Nie zgadnę, to jest jedna z tych rzeczy, które po prostu trzeba gdzieś tam znaleźć w jakichś poradnikach albo coś ten deseń. Że które demony mają jakieś informacje jakiekolwiek. Wszystkie szkoły mają swoje 7 strasznych opowieści, ale nasza ma tylko jedną. Kiedy znajdziesz się w schronie bombowym, to nie znajdziesz wyjścia. Monkaes! Kiedy pierwszy raz to usłyszałem, się na tyle, żeby nie zbliżać na niego, ale teraz mnie to nie obchodzi. Jestem tak cicho. Wejdziesz do schronu bombowego i z niego nie wyjdziesz. To brzmi okropnie, zwłaszcza w obecnych czasach. Swoją drogą, Tatsuya, jest coś, o to chcę zapytać, zanim pobiję Yasuo. To naprawdę ważne. Ty, szef kampusu 7 i ja, downy piękniś, kto jest lepszy? No to w ogóle pytanie. Ha, chcesz być rywalem, co? Interesujące. Niech lepszy mężczyzna wygra. Ej, Ginko, kto jest lepszy? Ginko, ja jestem lepszy, czy nie? Powinniśmy popytać, gdzie jest przewodniczący samorządu. Może ktoś z nich będzie wiedzieć. Wiecie, gdzie jest przewodniczący? No w Lidze najwyraźniej nie był silniejszy niż Gichi. Cóż. Gadać się potrafi, ale nie potrafię tego wygadać. Bo był silniejszy niż szef, a nie silniejszy niż Eikichi. Proste. Przewodniczący? Wydaje mi się, że powinien być w pokoju samorządu. Naprawdę, jest na drugim piętrze. Okej. Okay. Czyli póki co to się zgadza z tym, co słyszeliśmy. Wszyscy chyba już wiedzą, co się trafiło w tamtym sekretnym pokoju. Raczej nie będziemy mieli problemu z tym, że będą się trafiać ludzie podając się za silniejszych od Eikichiego. Ale przynajmniej o tyle, dobrze. Ile kratek. Kurde, chciałbym pokolekcjonować personę, ale te negocjacje idą straszliwie topornie, a jednocześnie nie chcę polegać na jakichś podatnikach, niepodatnikach. I jestem w trochę w takiej kropce. Spróbujmy jeszcze raz tę swoją, tylko tym razem może ten, może inne odpowiedzi niż Happy. Bo Happy niewiele mi daje. Przedmioty i kasa to nie jest to, na czym mi zależy, a plotek nie mogę uzyskać. Impressions pewnie Angry Eager. Jak działa Angry Eager razem? Close your eyes. Okej, czyli Angry Eager anuluje poprzednie pakty, jakie mieliśmy. Niedobrze. Bardzo niedobrze.
Szpak lubi rozmawiać o miłości? Tak, ale ponownie, Happy to nie do końca jest to, na czym mi zależy. Zerwajmy do niego? Jakkolwiek mało legalne by to nie było? Liza, on ma 1000 lat. To nielegalne. A co mnie sądzisz? Jesteś w moim typie. Zarywajmy do niego dalej. A nie władzą? Ej, 10 kart. Okej, czyli najwyraźniej powinniśmy częściej się igerować. Jeżeli jest to możliwe oczywiście, to nie jest oczywiste. Nasz kasa będzie prowadzić kawiarenkę w tym roku. Mam nawet kelnerki, będzie idealnie. Z tego co moja anime wiedza, powiedzmy, może cokolwiek powiedzieć, to jest to rzeczywiście rzecz, która występuje. Proszę, o, anime wiedza, wiem. Nie musi im mówić. Dobra, jeżeli Tatsuya za cholerę nie może z nimi pogadać, to może Yuki? Yuki, masz robotę. O, robiłem postępy. Chcę się o coś zapytać. Jaka różnica między bogami i demonami? Nie ma żadnej? Goddammit. Okej, to jeszcze raz season. Jeszcze raz season? There's a lot of people like that, though. Nie, wiecie co? Czekajcie, mam dość. Zacznę prowadzić notatnik, w którym będę sobie pisał sposoby na wywołanie iger udanych demonów. Ja nawet nie żartuję. czemu się tak ubierać? Wiem, że brakuje nam kelnerek, ale... Tak liczyłem, że będę się dobrze bawił tego dnia, bo tyle dziewczyn miało się pokazać, ale nie mogę do nich zarywać tak ubrany. Jak się grało za moich czasów. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie bez powodu część rzeczy się zmieniała z czasami. Dobra, kto jeszcze może powiedzieć? Nie wiem, czy to już za... Namin, jeżeli to nie są spoilerowe tipy, takie fabularnie spoilerowe, to śmiało. Nie, Chanio to najlepsza osoba do powiedzenia, że Bogowie się nie różnią od demonów. Oj tam! Nie, no śmiało, możesz mówić. Ogry na pewno będzie się rozmawiać o życiu. Oczywiście, że nie. O, robimy postępy. Czemu chcesz przekazać swoje geny? O, on nas wyśmiał. Fusion, kontakt. Pani? Boję się zapytać. Ludzkość się przez ostatnie 20 lat wydaje, że nie ewoluowała. Co się stało z ewolucją? Ewoluujemy, ale bardzo powoli. Kopium. Boję się zapytać, co masz na myśli z tym Fusion Contact. Ej, 12 kart Shariota.
Musisz wybrać, kogo się konfirmować, kogo. No tak. To by się zgadzało. Ile mi jeszcze zostało? Chciałbym dokończyć to pięcej i skończyć jak coś na dzisiaj. Tak, żeby nie było. Z tego co widzę, to jakoś specjalnie dużo tego nie będzie. Okej. Okay. Czego wideo są zajebiste. Czym jest szkoła? Miejscem do zabawy. No, ale teraz najwyraźniej się nie przekonam. To im też jest? Okej, okay, to go ucieszyło, ale to nie do końca to, na czym mi leżało. Persuade? Nope. Sex appeal? Omega. Ja wciąż jestem dzieckiem. Pozmawiajmy moment, ktoś na pewno się nie wkurwi. Okej, to działało. Wybierz kilku. A to umno momentu, pod favor. Tutaj możemy wejść. O. Nie spodziewałem się. O, pielęgniarka się można mi tańczyć. Nice. Nie wiem, czy potrzebowałem tego, ale... nie masz nic ważne, tylko dlatego, że jesteś młody. Nie będziesz musiał się festynem, jeżeli jesteś ranny. Coś tam jest. Maskada. Zupełnie jak w tym klubie. Joker pewnie się tym zajmował. Znowu te maski. Ciekawe, co w tym wszystkim chodzi. Maski? Persony? Nie wiem. Nie możesz wejść nawet do sali gimnastycznej, jeszcze przygotowałem się do maskarady. Nigdy nie widziałem, że oni byli tak aktywni. W sumie tak jest lepiej. Chciałem, żeby tak wyglądała szkoła. Czasem i tak będą wybuchały bójki, ale przynajmniej byśmy się dobrze bawili. Ale sporo robi to wszystko nie tak. Zapłać mi za to. Chcesz, żebyś to zobaczył, to co ja? 2 to 5. W sumie. Czy mi się wydaje, czy Ginko trochę przenika przez tekstury? Maskarada? Co? Impreza taneczna, tak? Przeczytają głupie plotki o 700 i sami robią taką imprezę? Naprawdę, hej. No nie wmówicie mi, że ona nie przenika przez tą teksturę. Przypominają mi się te starsze gry Konami, gdzie też na PSX-ie były bardzo ciekawe rzeczy z kamerą. Ginko jest tu duchem, prawdopodobnie jest suchi. Oh my, to już Yuzo. Nie mogę się doczekać na to, co Yuzo będą im mówić. O. Okej, to na 90% będę ugationy. Yep. I apep. Okej, to spróbujmy. Jak to działa? Chyba nie rozumiem. Ale jeżeli tak zrobię? A, czyli to daje po prostu... O mój Boże. Czyli chcesz mi mówić, że ja mam tyle różnych możliwości Umieram w środeczku. Tak gadaj mi, Raka.
Okej, okay, rozumiem. What the? Dawaj karty. Jezu, Chryste. Znaczy, żeby nie było, ja rozumiem, czemu to tak działa, ale mój święty Boże, to będzie uciążliwe. Czy da się przejść grę na startowych personach? To bardzo ważne pytanie, które mnie interesuje na chwilę obecną. Wiecie, dla kolegi pytam. Czy jakoś tak? O mój Boże. Chyba ktoś się był filmi tak doskonale. W każdym razie, na dziś to było na tyle. W tym tygodniu też nie będzie streamu, bo wciąż jestem na drugiej zmianie. Jutro normalnie rampa jako tako, ale po tym tych poniedziałkowych środowych nie będzie. I przyszło sobotę jeszcze normalnie persona powinna być za dwa tygodnie z tych czy innych przyczyn, niekoniecznie. To jakoś tak chyba. Jeżeli mi się nic nie pojebało. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie, pa. Cześć.